się udało. Zebraliśmy się tu dzisiaj, przynajmniej ja. To jest pistolet. Plastikowy, to nie jest prawdziwy, nie blokujcie mi reklam, proszę. Zebraliśmy się tu dzisiaj, by złożyć i zagrać w Game of jakieś tam Indo. Game of Indo, 4 litery? Do. Mamy tutaj Indo, pierwszy raz w ogóle będę składał takie coś. Antek pewnie nie, bo Antek już skakał. Ja nie skakałem, nigdy jakoś tego za bardzo nie robiłem, bo ciężko na tym się robi triki, bo to jest mega lekkie i bardzo mały jest jakby ten promień, jak się kręci dek, nie? Także porównywanie do prawdziwej hulajnogi, no to bardziej to jest taka zabawka, żeby się pobawić, ale mimo wszystko próbujemy swoich sił i zagramy w skuto. Na tym można na tym robić porąbane kombosy. Jesteśmy u mnie, tam jest trampolina. Jest Milka. No i co? Składamy. Z czego by tu zacząć? Instrukcja jest na pudełku jakby. Trzeba tak? Wszystko wyjąć. Znaczy ja tam w sumie wiem, że tutaj to się wkłada. Nie. Musisz wszystko wyjąć i... Dobra. Ale lekkie to jest. To waży chyba 1-4 kilo z tego co pamiętam. Dobra. Instrukcja obsługi. Jeden. Tramp skuta. Jeden. To... Ty zakładasz gripie, mi się nie chce. Fuck off. To musi wejść do środka. Ciężkie. Nie, to zróbmy najpierw to na końcu grip. No, na końcu gripy. Tu i tutaj ma wejść to z tym. Czy to jest to samo? Nie, to wchodzi tu na pewno, bo patrz, jest przystosowane, nie? O, yo. Tylko teraz jak, żeby ten otwór był na dole. Dobra, włożyliśmy do środka, co nie było proste, trzeba po prostu tutaj wymierzyć idealnie dziurę tamtego, co wchodzi do kierownicy. No i teraz nakładamy pierwszą złotą część i skręcamy. Tak. No. O, to ciężko idzie. A tu jest jakaś podkładka? Nie. Nie. Musisz użyć siły. O, stary. Ciach, udało się. Drugi krok. Drugi krok. Gripy. Gripy. Lekki dek. Pół kilo. Dobra, są gripy. Teraz główna rura i śrubki z tego co widzę. Także tu mamy śrubki. Ciach. Takie muszą być jakieś odpowiednie śrubki. Które to są? Te mniejsze? I takie krótkie. To jest na Imbusa czwórkę? No. Come on. Dosłownie, to jest na czwórkę. Czyli te od mebli IKEA. Ale do pewnego momentu idę po klucz. Dokręciłem chyba i to nie jest czwórka, tylko trójka. Serio? No. To jest trójka. Trójka, no to trójka tu. Mamy założoną kierę. Trzeba luzy. Nie ma luzów. Dobra, następny krok. Barendy. Nie, teraz to. Nie, barendy. Ale barendy zaraz, spoko. Barendy. Dobra, do tego, to jest ta długa śruba. Teraz weźmiemy to, to. Tu. Co? ZW. No, ZW. Takie... Tu. To. 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 I śruba. I to. Dobra, poglądowo wygląda to tak. Czekaj. A w praktyce tak. Więc no nie wiem, co o tym sądzić. Ale robimy. Tak, teraz potrzebujemy klucz siódmy. Nie wiem co to jest. Sprawdź szóstkę. Nie, szóstka nie będzie pasować. Jest za mała, jakaś ósemka i na górę czternastkę. Dobra. Udało się, chyba. Kręci się tak dość ciężko. Mocno dokręcone jak widzicie. Zobaczymy później jak to będzie działać, może się naprawi. Chociaż... Dobra, nie ma tragedii, jak tak się kręci. Ups. I teraz trzeba... I teraz to śruby, a jest jakieś... Dobra, i które to są? Te długie. Te na śrubokręt. Dobra, dokręciliśmy to śrubokrętem. Także wszystkie rodzaje tutaj po prostu kluczy używamy. No i ostatni step. Kierę tu. No i tu śrubki, które są tu i też imbus. 3. O, mogę na ścianę w sumie. Dobra! Udało się! Tada! Idziemy na trampolinę! Dobra, o to jest lekkie. O, fuck man. Cik, 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 cik.
kosiarek. Ja chcę pierwszy, bo ty już skakałeś i nigdy nie skakałem. Może w ogóle sobie nie używasz siły, żeby to się kręciło, po prostu robisz taki lekki ruch w bok, to już się kręci. Jakbym chciał jak normalnej, na normalnej hulajnodze, no to nawet nie pozwala jak na normalnej. Wystarczy, że zrobię lekko jednym nadgarstkiem i on już leci, nie? Jak w normalnej. Bary się da, bo jest, wiesz, ciężka. A ulicy? Muszę tak. Tak, kurde. Tak wyczuć ten moment, taki leciutki. Yo. Kiedy jest zaliczony trik? Jak zrobię pod nogi? Nie, jak wylądujesz. Serio? No tak. Jest Stinger. Mogę pokę whipa zrobić. Daj, zdisuję cię. No bo ty już robiłeś. No i co? Inward? Masz, zdisuj mnie. Jeszcze jak łatka. Kapek pyska. Aha. Jak nunchako. Jo. Ale ty to ogarniesz. Trzy kiki. Kurde. To jest dla mnie jak... To jest dla mnie za lekkie. Tak? No. Jo. Trzy? Trzy. Za lekkie. Nie, właśnie nie. Ale wagowo podobne do twojego setu, nie? Do whipa chciałeś? Tak. Ja sobie też na placie. Bliżak mi szybko tak dookoła leci. Cztery prawie. Jest! Muszę szybciej tu, nie? Tak wiesz. Yo, cztery probary. Yo. Yo. Rzuć kulają. Okej. Okej. What first? Okej. Okej. Yo. Yo. Dobra, czapa mordo. Trzy po trzy. Yo! Full. Ups. Ile to było? Trzy. Widziałeś? Zrobiłem. Dwa. Nie. Tak. Dwa i pół. Nie. Tak. Nie. O! Chyba git zaliczam. Of, nie chcę ci się wyciszać. Jo. Lol, cztery. No. Ups. Słyszałeś ten krak? Oh, yeah. Ripa zadałem. Dobra. Yo. Oh shit. Oh my god. Yo. Zliczasz? Nie. Hej. Do whipa. A ja nie zaliczę ci. Ło, beko double finger. Stan.
O! Yo! Skąd? O nie! Yo! Ale dziś. Yo! O, że się wygra. Na to stratu umiem, ale dobra. Na dupie. O kurde. To było to? No. Leper. I znowu animacja lajka, Antek mówi. Także zobaczcie, jak kliknijcie sobie lajka. Zobaczcie, jaka fajna. Dobra. No nie. Ja pierdolę. Co za trik? Kigle. Yo. Yo! Różne. Yeah! Było! Double bri? Jak ja na normalnej hulaj nie umiem dwóch bri kręcić. To dopiero na... Było! Było! Oh, yo! Okay. Było! Zaliczasz? Bri, rewind, here, rewind, triple whip? To. Było, było! Daj mi jeszcze raz! Oh, yes! Oh, yes! Dwóch! No to ja zadałem do jednego. O, prawie mnie palnąłeś. Let's go. Let's go. Gościu. Co? O, wow. Wow! Było? No. Okej. Okay. Oh. Coś ty zrobił? Bitch, what the fuck? Dziurawisz mi trampolinę. Uuu, banger! Let's go! Wow, zadałem. Wow, yes! Co to było? Back finger flip. Finger flip. Talen. Wow, do whipa! Yo! O teraz. Dobra, idź spać. Wow! Yo! Zwycięzcy nie ma. A teraz wpadają bangery z Indo. To ja pokatowania bangerów na Indo. Ja wiedziałem. Daj mi buty. Dawaj, wchodzisz. Daj mi buty. Trzy? Yo! Uuu! Bangery na Indo. Wow, lol. Dobra. Cześć.
ciężkie to jest, kurde. Znaczy nie ciężkie. Trzeba się przyzwyczaić, bo jest faktycznie lekkie. Leciutkie, jest zbyt lekkie. Nie, inaczej lekkie. Że nie jest lekkie, lekkie, tylko jest takie... No, wyważone inaczej. Dzięki za oglądanie, zostaw opis po komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Ani kupicie na jepa.pl. Wbijajcie tutaj z kodem Antek4, 4% mniej. Yo!